Pan Grzegorz Biedroń? Ja przygotowując się do kandydowania wiele rozmów spędziłem z mieszkańcami Sowlin. To samo dotyczy również Łososiny Górnej. To są dzielnice przemysłowe, które w jakiejś mierze przemysłowe, które dużo dochodów przysparzają do budżetu miasta, tworzą miejsca pracy nie tylko dla mieszkańców Limanowej, a mieszkańcy mają takie wrażenie, że właściwie no, nie mają żadnych korzyści z tego, że tam te firmy mogą funkcjonować. Czasami jest to kłopot. Więc to, co z punktu widzenia całego miasta jest korzyścią, dla mieszkańca Sowlin czy Łososiny Górnej jest kłopotem. I dlatego szczególnie ci mieszkańcy powinni mieć to zrekompensowane, no bo inaczej po prostu będą się buntować przeciwko rozwojowi firm, tworzeniu tam nowych miejsc pracy. Czyli musi burmistrz przekonać mieszkańców Sowlin, Łososiny Górnej, że oni również w tym mogą mieć jakiś interes. Dlaczego takich najprostszych rzeczy nie robiono, trudno mi to oceniać. Ja podam przykład takiego programu chociażby rządowego jak Radosna Szkoła, gdzie praktycznie każda szkoła na terenie miasta mogłaby w tym roku taki wniosek złożyć. 50% środków jest z budżetu państwa. Jest to miejsce pracy, miejsce zabaw dla małych dzieci, może służyć przedszkolu, może służyć szkole, może służyć również innym mieszkańcom, być dostępne, nowoczesne. Takich miejsc na pewno potrzeba. Mowa jest w tej chwili, że przy Zygmunta Augusta miasto planuje, ale to powinno być w pierwszej kolejności również w Sowlinach, również w Łososinie Górnej. To jest naprawdę prosta rzecz. To nawet pracownik administracyjny szkoły taki wniosek może przygotować. Burmistrz to musi podpisać i przedłożyć. Program, jeżeli już mówimy o Sowlinach, program rewitalizacji, no w ogóle nie był przygotowany wtedy, kiedy był nabór wniosków. Mszana Dolna dostała 12 milionów złotych, a tam jest dzielnica również zabytkowa, bo wiele obiektów, to są obiekty związane z rafinerią, ciekawe architektonicznie, wymagające też utrzymania i one mogły być nawet wizytówką miasta. Tam są wille, gdzie mieszkali przemysłowcy, również nawet te bloki, tym bardziej, gdzie mieszkali robotnicy, no bo jednak tam mieszka bardzo wiele rodzin. Byłem tam w tych blokach, wiem, że ci mieszkańcy muszą otrzymać wsparcie, bo to nie są warunki w bloku ponad 100-letnim bez większych remontów przez 100 lat. Straż Miejska to sprawa jak gdyby oczywista. Przyjął się w Polsce właśnie model Straży Miejskiej jako instytucji, która ma się sama utrzymać z mandatów. No i na pewno są naciski na strażników, ja bym ich aż tak bardzo jako indywidualnych osób nie winił, po prostu muszą udowodnić, że są w stanie w dużej mierze na siebie zarobić. No ale to nie jest model do przyjęcia dla mieszkańców miasta. W każdym mieście zachodnioeuropejskim, gdzie na przykład są jakieś sklepy, to nikomu nawet do głowy nie przychodzi, żeby karać kogoś za parkowanie w pobliżu tego sklepu, bo te sklepy są dla mieszkańców i właściciele sklepów to po prostu by przegonili władze miasta, które by dawały im mandaty za to, że przyjechali na przykład z okolicznej miejscowości zrobić zakupy. Ale jak my, to nie jest tylko kłopot Limanowej, takie dziwne postępowanie również jest w innych miastach. Przynajmniej ja czasami odnoszę takie wrażenie, że instytucje porządkowe typu Straż Miejska to najlepiej się czują w kontaktach z porządnym obywatelem, a jak jest jakiś sprawiający kłopoty, to wolę mu zejść z drogi. Nie będę tego wątku kontynuował, bo to by można było do innych instytucji też odnieść. Jeżeli chodzi o rzeki, no to znowu to nie może być wytłumaczeniem, że ktoś tam coś powiedział i się nie da, no bo przy takiej mentalności to znowu się nigdy nic nigdy nie uda. Miasta również w Polsce, ale przede wszystkim w krajach, które mają tutaj lepsze w tym zakresie osiągnięcia, rzeki jak gdyby łączą miasto. Tam się toczy życie, to są pewne wizytówki miasta. Ja zresztą podam inny przykład, ale z tym związany. Mamy rondo na przykład nowe przy sądzie. No w normalnym, cywilizowanym mieście tam byłyby jakieś rabaty kwiatowe, jakieś kolory, byłaby to wizytówka miasta. No tam jest jakaś usypany kopiec, powiedzmy, z taką czy inną ziemią. I to samo dotyczy rzeki. Naprawdę zarządca rzeki nie będzie się martwił, jeżeli miasto mu pomoże w uporządkowaniu tego, w wyczyszczeniu z chwastów, doprowadzeniu do porządku. Oni są zadowoleni. Również zagrożenie powodziowe jest wtedy mniejsze, bo nie ma jakichś krzewów innych, które przeszkadzają. A to jest piękna taka oś spacerowa, która by mogła wzbogacić ofertę miasta. I podam znowu inny przykład Piwnicznej. Maleńkie miasteczko, które właśnie zagospodarowało swoją
rzekę, złożyło bardzo dobrze oceniony wniosek i w tej chwili są już na liście, otrzymają kilka milionów złotych na budowę, czy zagospodarowanie rzeki, ale przede wszystkim budowę kąpielisk wzdłuż tej rzeki, żeby turysta do Pybniszczej mógł przyjechać. I oni mogą powiedzieć, że będą jeszcze i mają szansę żyć z turystyki. Dziękuję. Pan Józef Kowalczyk. Dziękuję. Więc, ponieważ poprzednicy już w zasadzie wyczerpali temat, ale no więc hasłowo odniosę się do tych trzech punktów. Pierwsza sprawa to kwestia rzek. Oczywiście zgadzam się w zupełności, że nie może tak być, że odpowiedź jest negatywna, prawda, tutaj właściciela tych rzek, bo przecież nie żyjemy w dwóch państwach, no więc nie ma tutaj o czym rozmawiać. Do tego jest potrzebny również i odpowiedni lobbying, to też trzeba brać pod uwagę. Ale tu bym poszerzył sprawę nie tylko uregulowania rzek, ale i kwestia zalewu, który kiedyś tutaj był, prawda, obok nas, bodajże tu po tej stronie. I nie jest to możliwe do wykonania przez właściciela tych dróg, zarządcę tych wód, jak i ewentualnie miasta, no to być może trzeba szukać współpracy z jakimś prywatnym inwestorem, który by się zdecydował tutaj zainwestować w to, aby ten zalew reaktywować. To również wiązało się z bezpieczeństwem, ponieważ wyobrażam sobie, że w przyszłości może trochę dalszej niż jedna kadencja, ale trzeba będzie kiedyś zabudować rzekę tutaj za kościołem, między kościołem a Krasickim, prawda, a Domem Kultury. Tą rzekę trzeba będzie zasklepić i tam będzie można wykorzystać to również na parking, ponieważ to już technologie idą do przodu, kwestia wytrzymałości nie będzie miała tutaj żadnej roli. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to dla mnie jest to w ogóle chore, że Straż Miejska zajmuje się mandatami, a to tego jest policja, no więc tutaj są jakieś poplątania, nieporozumienia po prostu. Gdybym ja był burmistrzem, to absolutnie Straży Miejskiej nie pozwolę zajmować się łapaniem jakichś tam nachodnikach czy nienachodnikach, bo tego jest policja. Trzeba spotkać się z policją, podpisać porozumienie i to się ma uzupełniać. To się ma uzupełniać. Natomiast Straż Miejska, ja sobie wyobrażam Straż Miejską jako takiego policjanta angielskiego. Wiemy o czym, prawda, mówię, który zna problemy mieszkańców, chodzi, prawda, pomaga, wspiera, no i jest potrzeba, to interweniuje i to wtedy w miarę, i to wtedy skutecznie. I to wtedy skutecznie, czyli to samochód, który jest, to bardzo jest do tego na pewno byłby przydatny. Z drugiej strony Straż Miejska powinna więcej chodzić wieczorami, a wręcz być może nawet nocą, prawda, patrole nocne, czy w każdym razie na pewno do późna wieczór, a nie w tym i na nogach. Tak jest, i na nogach. Tak jak dzielnicowy powinien na nogach chodzić, prawda, żeby znać wszystkich ludzi i z każdym się przywitać. To są rzeczy, które trzeba, no ale to są rzeczy, które trzeba mówić i domagać się. To nie jest to tylko, że bo oni tak nie chcą. No, to nie jest w tym rzeczy, moim zdaniem. Na pewno problem jest z młodzieżą, więc w związku z tym, znaczy problem nie problem, problem z młodzieżą nie ma, tylko w tym czymś się ma zająć. W związku z tym myślę, że być może, skoro na ten temat są narzekania, to i oferta programowa Lubianowskiego Domu Kultury nie jest może zbyt pełna. Do tego na pewno musi być kwestia orlików i na dzień dzisiejszy 3 orliki, że tak powiem, w najbliższym czasie są potrzebne. Jeżeli na Zygmunta Augusta, gdzie i w Łososinie to miejsce właściwie już jest i można to już realizować, być może trudniej ten problem będzie rozwiązać w samych Sowlinach. Jeżeli chodzi o Sowliny i konkretnie o Sowliny, to ja proponuję od dziś podjąć rozmowę, od jutra podjąć rozmowy z Automotoklubem. Bo ja byłem prezesem, to takie, żeśmy starania wsparcia i uruchomienie świetlicy tam czynili, ale wsparcia ze strony miasta nie było. No tego, sam Automotoklub na pewno tego nie rozwiąże, natomiast myślę, że jest taka możliwość jako zastępcze, powiedzmy, za działanie od już. No i jako burmistrz powinien wspierać wszelkie organizacje sportowe, turystyczne, które tutaj działają na tym terenie i znać te problemy i wspólnie razem z tymi organizacjami wspierając je dostępnymi środkami czy pomocą na zewnątrz, prawda, realizować to, co głównie by młodzież chciała, bo tak to należy do tego podejść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko podpowiem wszystkim Państwu, że RZGW nie ma strasznych wielkich problemów, bo jeszcze nie tak dawno pisałem osobiście o Niedźwiedziu, gdzie wójt Potaczek kończy inwestycję 20 kilku progów na rzece od Podobina do Przany Dolnej. Także z tym nie ma raczej problemów, wystarczy tylko
Wystarczy tylko, myślę, że lobować za tymi środkami. Czy ktoś z Państwa chciałby pytanie zadać? Tutaj Pan. Dobry wieczór, Robert Ciciarz. Ja mam pytanie do wszystkich kandydatów, takie troszeczkę związane ze Strażą Miejską znowu i z reklamą w rynku. Jaka jest ocena według Panów działań właśnie Straży Miejskiej? Chodzi tutaj o ostatnie wydarzenia, no w pewnym sensie dyskryminujące jednego z kandydatów. Przez bardzo długi okres czasu na rynku w Limanowej stała laweta z reklamą, kilku film, nie przeszkadzało to nikomu. A ostatnio, no, laweta z reklamą jednego kandydata musiała zniknąć. Dlaczego? Nie wiem, czy to do wszystkich kandydatów jest pytanie. Do wszystkich? No to myślę, że teraz zaczniemy. Pan Marian Wójtowicz. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba sam zainteresowany w tej sprawie. No powiem tak, że istotnie miałem interwencję kulturalną wprawdzie, ale interwencję tego typu, żeby usunąć lawetę z rynku. Była to rozmowa i ze mną, i z człowiekiem, który zarządza parkingiem, z którym podpisaliśmy umowę. To też uczyniłem. Dziękuję. Myślę, że teraz pan Bieda. Otóż, proszę Państwa, ja szczegółowo nie znam, jakie są warunki umieszczania reklam na drogach miejskich czy w pasie dróg miejskich, ale myślę, że zapoznam się z tym pewno w poniedziałek, bo będę chciał jeszcze coś zawiesić nad jakąś drogą miejską. Wiem natomiast, jak to wygląda w powiecie, bo otrzymałem decyzję, złożyłem komitet. Prywatnie nie można, prawda? Komitet złożył odpowiednią opłatę, gdzie od metra kwadratowego reklamy czy baneru nad drogą powiatową tyle i tyle tam się płaci i można to legalnie zawiesić. Nikt tego nie będzie kazywał zdejmować, ani żadnych szykan z tego powodu nie będzie. No więc dziwię się, że tutaj jakieś, prawda, w tym względzie spotkały mojego kontrkandydata, że tak powiem, nieprzyjemności. No chyba, że miasto to ma nieuregulowane w ogóle do tej pory takie sprawy i tylko właśnie odbywa się na takiej zasadzie, że no jest telefon i jakiś nacisk, że należy coś tam zdjąć, ale po prostu dziwię się, jeżeli tak jest. Dziękuję. Pan Grzegorz Biedra? Ja powiem w ten sposób, że ja gdybym był burmistrzem i zbliżały się wybory za 4 lata, to na pewno nie będę interesował się tym, czy kandydat w taki czy inny sposób prowadzi kampanię, bo kampanii trzeba wygrywać programem i efektami działalności, a nie zainteresowaniem kandydatem. Panie Józef Kowalczyk? No uważam to jakieś nieporozumienie, co najmniej nieporozumienie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby właśnie tego typu działania w okresie kampanii, prawda, podejmować. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, tylko że gdybym był burmistrzem, to starałbym się znaleźć w Limanowej miejsce, nie umiem powiedzieć gdzie, po prostu z jakąś jednym miejscem, gdzie każdy komitet, każdy startujący do jakiejkolwiek, prawda, funkcji publicznej mógłby w jakiś sposób złożyć i tam w sposób kontrolowany byłoby to wieszane, tak aby każdy miał do tego równy dostęp. Dziękuję. Pan Ryszard Kulma? Szanowni Państwo, dowiedziałem się, że podobno to była moje polecenie, a nieprawda. Powiem Państwu tak, że dowiedziałem się od komendanta Straży Miejskiej, że była interwencja jednego z prowadzących działalność gospodarczą z terenu miasta w pobliżu parkingu i po sprawdzeniu umowy okazało się, że w kwietniu umowa została podpisana z zakazem umieszczania jakichkolwiek banerów na parkingu. Parking jest dla samochodów. I tylko dlatego spowodowali, ja nie wiem, dlaczego w tym momencie ta sprawa była. Wiem, że w poprzednim, gdy był inny właściciel, inny gestor, wiem, że stały tam non-stop jakieś te z materiałami reklamowymi, budowlanymi i tym podobne. I tak było. W tej chwili on ma zakaz umieszczania na parkingu, umowa, którą on podpisał. Dobrze, tutaj pan adwokat. Gwoli wyjaśnienia tej sprawy mam wiarygodne źródło, mianowicie w sprawie tego niby protestu człowieka, który prowadzi działalność gospodarczą. U niego był ten człowiek, który finansuje tą sprawę i powiedział, że zrekompensuje wszelkie straty, jakie ponosi z tego tytułu. Człowiek powiedział, że on nie ma nic wspólnego. I on nie zgłaszał do żadnej straży miejskiej tej sprawy. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to nie jest reklama, tylko to jest pojazd zarejestrowany z dowodem rejestracyjnym. I tyle w tej sprawie.